Wrzesień 2020 roku był wyjątkowy, jeśli chodzi o nominację do tytułu Młodzieżowiec Miesiąca PKO Banku Polskiego. O wyróżnienie walczyło bowiem 3 defensorów. Co więcej, reprezentowali oni kluby, których piłkarze jeszcze nigdy w historii nie zgarnęli statuetki. Ostatecznie zdobył ją ten, którego obrona straciła we wrześniu najmniej goli ze wszystkich ekstraklasowych drużyn. Kandydat na gwiazdę PKO Bank Polski, grajmy razem. Zapraszam. Adrian Gryszkiewicz, rocznik 1999. Z Górnikiem Zabrze związany od sezonu 2017-2018, w którym też zadebiutował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w wieku 18 lat. W kolejnych 2 edycjach ekstraklasowych rozgrywek wystąpił jednak zaledwie w 23 meczach. Do najlepszych wspomnień z tego okresu obrońca Górnika mógł z pewnością zaliczyć powołanie na Mistrzostwa Świata do lat 20 i występ w jedynym zwycięskim meczu młodzieżowej reprezentacji Polski na tej imprezie. Przełomowy okazał się sezon 2020-2021, który rozpoczął od 8 spotkań rozegranych w pełnym wymiarze czasowym. Za swoje wrześniowe występy ligowe, w których Górnik w 3 meczach zdobył 7 punktów i stracił zaledwie 1 bramkę, Adrian Gryszkiewicz został nagrodzony tytułem Młodzieżowca Miesiąca PKO Banku Polskiego. A w naszym studiu jest już Adrian Gryszkiewicz. Cześć Adrian. Dzień dobry, witam. Adrian, sezon 2020-2021 trwa w najlepsze, jednak jest to sezon wyjątkowy. Chciałbym Ci zadać pytanie, jak go postrzegasz? No bo z jednej strony początek dla Ciebie wymarzony, grasz wszystko od deski do deski, ale z drugiej strony są te covidowe zawirowania, których z tego co wiem, Ty też już niestety miałeś okazję paść ofiarą. Powiedz mi, jak postrzegasz bieżącą edycję rozgrywek? Postrzegam ją bardzo dobrze. Tak jak powiedziałeś, gram od deski do deski. Zmieniliśmy ustawienie. Teraz gramy w trójce obrońców, gdzie czuję się bardzo dobrze. Już właśnie szkoda, że gramy to wszystko bez kibiców przez te covidowskie zawirowania, ale mam nadzieję, że będzie dobrze i kibice wrócą na stadion. Na pewno wrócą, choć pewnie potrzebna będzie ta cierpliwość, której Ty zresztą masz bardzo dużo, o czym mogliśmy się przekonać, śledząc Twoją dotychczasową karierę. No właśnie, powiedz, czy mógłbyś nam na początku opowiedzieć, jak przebiegała Twoja dotychczasowa przygoda z piłką, jakie były jej najważniejsze momenty i jak ona się właściwie zaczęła? Komu zawdzięczamy to, że Adrian Gryszkiewicz jest piłkarzem? Kto przyprowadził Cię na pierwszy trening? Na pierwszy trening przyprowadzili mnie rodzice do Gwarka Zabrze. Miałem wtedy 7 lat. Zacząłem treningi 2 razy w tygodniu. Były treningi w różnych grupach wiekowych. No i praktycznie cała moja przygoda jest związana z Gwarkiem Zabrze. Tam stawiałem swoje pierwsze kroki. Tak jak mówię, trenowaliśmy najpierw 2 razy w tygodniu. Potem przeszedłem do klasy sportowej Gwarka Zabrze, gdzie potem walczyliśmy w centralnej lidze juniorów. Grałem z 2 lata starszymi od siebie zawodnikami. W sumie grałem przez 3 lata w centralnej lidze juniorów. W tym ostatnim roku w Gwarku Zabrze niestety spadliśmy z centralnej ligi juniorów i graliśmy w lidze wojewódzkiej. Ale to nie przeszkodziło mi w tym, żeby przykuć uwagę Górnika Zabrze, gdzie zostałem zaproszony najpierw na testy piłkarskie, później już na treningi z pierwszą drużyną Górnika Zabrze. Wtedy pojechałem na obóz do Czech. Tam miałem się sprawdzić. Jeśli się sprawdzę, to pojadę dalej z drużyną na Cypr. Tak też się stało. Pojechaliśmy na Cypr, gdzie ciężko pracowałem i trenowałem, żeby zdobyć zaufanie trenera. I tak też się stało, wróciliśmy z Cypru i 3 dni przed pierwszym meczem w Ekstraklasie z Wisłą Płock podpisałem swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Jasne. I jesteś tutaj dzisiaj z nami. Powiedz mi, czy chłopak, który się rodzi na Śląsku, jest według Ciebie szczęściarzem? No bo Śląsk to piłkarskie Zagłębie. Czy też jednak musi się liczyć z tym, że prędzej czy później z tego Śląska gdzieś wyjedzie, bo inne kluby spoza województwa, a czasem też z zagranicy, wypatrują tych najzdolniejszych chłopaków z Twojego województwa?
Tak, bardzo się cieszę, że się urodziłem na Śląsku. Tak jak powiedziałeś, jest tutaj pełno klubów piłkarskich z bogatą historią, takich jak Polonia Bytom, Górnik Zabrze, Ruch Chorzów czy Sząbierki Bytom. Także miałem tutaj dużo do wyboru, jednak zdecydowałem się na Gwarek Zabrze i patrząc na historię Gwarka, gdzie wychowankowie tam się wychowywali, tacy jak Łukasz Piszczek, Adam Dang. Także myślę, że to skłoniło mnie do tej decyzji, żeby zaczynać swoje pierwsze piłkarskie kroki właśnie w Gwarku Zabrze. Adrian, losy piłkarzy, którzy wyjeżdżali z Górnika bezpośrednio za granicę, różnie się toczyły. No z jednej strony mamy tutaj przykłady Arka Milika i Damiana Kądziora, którym te kariery bardzo dobrze się ułożyły. No ale z drugiej strony jest też Rafał Kurzawa czy Szymon Żurkowski, którzy no nie tak sobie chyba wyobrażali grę w ligach zagranicznych. Powiedz mi, jak ty postrzegasz przez pryzmat ich historii możliwy wyjazd bezpośrednio za granicę? To jest, no myślę, że marzenie każdego młodego zawodnika, żeby wypłynąć na te szersze wody i sprawdzić się w najlepszych ligach świata. Tak jak powiedziałem, jest to moje marzenie, mój cel. Każdego dnia dążę do tego. No i myślę, że nie wolno patrzeć przez pryzmat innych zawodników. Jasne, można tam ich obserwować i co wybrali, czy dobrze wybrali, czy grają, czy nie grają, ale myślę, że ja tutaj bardziej skupiam się na sobie pod takim względem, żeby właśnie pokazywać się z jak najlepszej strony i dostać się do jakiegoś klubu zagranicznego. Przy okazji transferu innego laureata tytułu Młodzieżowiec Miesiąca PKO Banku Polskiego, twojego młodszego kolegi Michała Karbownika, dużo się mówiło o tym, jak w przypadku młodych zawodników ważna jest ich pozycja, a mianowicie, że są takie pozycje, w przypadku których łatwiej jest zawodnika sprzedać. Zadam ci pytanie wprost. Na jakiej pozycji dziś czuje się najlepiej Adrian Gryszkiewicz? Obecnie czuję się najlepiej na półśrodkowym obrońcy w trójce. Tutaj właśnie dobrze czuję się na tej pozycji i trenuję, żeby być jeszcze lepszym, poprawiać swoje mankamenty i myślę, że będę szedł do przodu i stawał się jeszcze lepszy. Wy od początku tej edycji rozgrywek gracie tą trójką. Powiedz mi, no bo to z jednej strony może być okazja, żeby się wykazać w obronie, no ale z drugiej strony to może być też taka trochę gilotyna, no bo rzeczywiście tych akcji zabójczych dla waszej drużyny może być więcej. Powiedz mi, jak ty to postrzegasz po minionej części sezonu? Jak postrzegasz granie trójką z tyłu? Postrzegam to bardzo dobrze, ale tak jak powiedziałeś, jest ryzyko grania z trzech z tyłu. O tym się przekonaliśmy po kilku meczach, gdzie wygraliśmy je wszystkie. No ale potem już przeciwnik się na nas nastawiał, analizował mecze i wiedział już, jak nas zaskoczyć. No i tak też się stało, czy to z Rakowem Częstochowa, gdzie właśnie graliśmy wysoko, oni nam grali piłki za plecy i tak sobie stwarzali sytuację i strzelali nam bramki. Więc musieliśmy znowu przeanalizować te mecze i znowu czymś przeciwnika zaskoczyć. Adrian, wiesz pewnie doskonale jako zawodnik, który występował przez pewien czas na lewej obronie, że ta pozycja lewego obrońcy na poziomie reprezentacyjnym zawsze była pewną bolączką, jeżeli chodzi o naszą drużynę narodową. Powiedz mi, czy w związku z tym nie myślałeś jednak, że może warto trzymać się tej pozycji, doskonalić się pod nią? Czy jednak kiedy zobaczyłeś, że chociażby twój rówieśnik, Tymoteusz Puchacz, czy inni lewi obrońcy ekstraklasowi coraz głośniej pukają do drzwi kadry, czy jednak nie stwierdziłeś, że właśnie dobrze jest się tak doskonalić na różnych płaszczyznach gry w obronie, na przykład chociażby grając bliżej środka? Myślę, że dobry piłkarz poradzi sobie na każdej pozycji i trzeba dla swojego własnego rozwoju szkolić się na każdej pozycji. Myślę, że grałem na lewej obronie, też dobrze się tam czułem, ale tutaj grając w trójce to jest jakby nowy bodziec, gdzie mogę się nauczyć troszkę innego grania. I nie patrzę pod tym kątem, czy będę grał na lewej obronie, czy na środku. Na każdej pozycji staram się grać najlepiej
i zobaczymy, jak to będzie. Jasne. A jakie są twoje atuty? Moje atuty? Myślę, że szybkość, gra fizyczna, gra głową, którą poprawiłem. No myślę, że to jest moje, są moje atuty. I może pojedynki jeden na jeden też lubię. Kiedy ty masz piłkę, czy kiedy piłka ma przeciwnik? Myślę, że kiedy piłka ma przeciwnik. Mogę się wykazać z jak najlepszej strony i tak jak powiedziałem, lubię to. Adrian, naszemu programowi i nagrodzie, którą zdobyłeś, patronuje PKO Bank Polski. W związku z tym zadam ci teraz pytanie o charakterze niejako finansowo-bankowym. Mam tutaj oficjalną kartę Ekstraklasy w barwach Górnika Zabrze. Wyobraź sobie, że przelewam ci teraz na nią środki, które pozwolą ci podnieść dowolną piłkarską umiejętność. W co inwestujesz? To na pewno wprowadzenie piłki. To chciałbym poprawić i na pewno prawą nogę też chciałbym poprawić. To myślę, że takie dwie rzeczy. Adrian, wspomniałeś o pojedynkach jeden na jeden. Powiedz, jaki był najtrudniejszy rywal, na którego grałeś w swoim piłkarskim życiu? O, to chyba był mój skin, gdzie graliśmy w U20 reprezentacji Polski z Włochami. Przegraliśmy wtedy 3-0 i powiem szczerze, że dał mi piłkarską lekcję. To bardzo zapamiętałem. Śledzisz jego postępy? Tak, wiem, że jest teraz w PSG i dobrze mu tam idzie. Strzela bramki, więc tak, śledzę. Powiedz, Adrian, wrzesień 2020 roku, z powodu którego się tutaj spotykamy, był najlepszym miesiącem w twojej piłkarskiej karierze? Myślę, że tak. Że to był naprawdę dobry miesiąc, z którego jestem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o mnie i jako drużynę, też wygraliśmy w historycznym meczu z Legią Warszawa. Byliśmy na pierwszym miejscu w tabeli, więc na pewno to zapamiętam. Jasne. A ta statuetka, to wyróżnienie, Młodzieżowiec Miesiąca PKO Banku Polskiego, to największe twoje piłkarskie osiągnięcie, sumując to też razem z wyróżnieniami wygranymi drużynowymi? Myślę, że tak. To takie moje indywidualne duże wyróżnienie, chyba największe. No też jako pierwszy zawodnik w historii Górnika Zabrze sięgnąłem po tą statuetkę, co jeszcze bardziej mnie cieszy i tak jak powiedziałem, myślę, że to jest takie moje największe indywidualne wyróżnienie. Idealna liga dla Adriana Greszkiewicza, w której najlepiej by się pokazał, to? Myślę, że Anglia, Championship, tam myślę, że bym się odnalazł. Okay. A z Championship awans do Premier League? Tak, jak najbardziej. Miło by mi było. Adrian, twój rówieśnik, Darek Pawłowski, miał okazję zmierzyć się w oficjalnym quizie Ekstraklasy. Kiedy to odwiedzaliśmy ekstraklasowe kluby i ich reprezentanci mierzyli się ze sobą. Darek mierzył się wówczas z Matrixem, czyli Mateuszem Matrasem. Powiedz mi, czy miałeś okazję oglądać ich pojedynek? Nie oglądałem ich pojedynku niestety. Okej, okay. Możesz przesłać Darkowi spóźnione gratulacje, bo on jako jeden z nielicznych młodzieżowców wygrał swój pojedynek ze starszym kolegą, osiągając naprawdę dobry rezultat, 13 na 16 punktów. Dzisiaj chcielibyśmy, abyś ty sprawdził się w oficjalnym quizie Ekstraklasy. Za chwilę zobaczysz 8 kategorii, będę prosił cię o wybranie 3 z nich. Do każdej kategorii otrzymasz jedno pytanie. Powiem ci, że te pytania w dość luźny sposób będą związane z twoją osobą. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Okej, okay, Adrian ma przed sobą 8 kategorii. Proszę cię o wskazanie 3 z nich. Dobrze, to wybiorę tak. Klub Ekstraklasy. Okej. Okay. Reprezentacja Polski. Dobrze. I poproszę Polacy za granicą. Okej, okay. Zacznę od pierwszej kategorii, klub Ekstraklasy. Który klub bronił Mistrzostwa Polski w sezonie, w którym urodził się Adrian Gryszkiewicz? Polonia Warszawa, Legia Warszawa, Lech Poznań, Wisła Kraków. Ty się urodziłeś w którym sezonie konkretnie? No ja w grudniu się urodziłem.
Czyli to był sezon? Sezon, to był sezon 99-98, tak? Nie, 2000. Tak jest. 99-2000. I kto w tamtym sezonie bronił Mistrzostwa Polski? Bronił, czyli zdobył w poprzednim sezonie. Szczerze nie mam pojęcia. Zaznaczę Wisłę Kraków. Bardzo dobra odpowiedź. Wisła Kraków, mistrz Polski sezonu 98-99. Dodam tylko, że mistrzem Polski w sezonie, w którym się urodziłeś, czyli 99-2000, została Polonia Warszawa. Tego niestety nie wiedziałem. Czy to był totalny strzał, czy jednak miałeś jakieś tutaj poszlaki w głowie, które cię doprowadziły do poprawnej odpowiedzi? Coś tam świtało w głowie, ale nie byłem tego pewny, więc powiem, że to był strzał. Okej. Adrian, czas na drugą kategorię, reprezentacja Polski. Który Adrian jako pierwszy zadebiutował w reprezentacji Polski? Adrian Sikora, Adrian Mierzejewski, Adrian Budka. Trzej powyżsi zadebiutowali w jednym meczu. Kojarzysz w ogóle tych panów? Kojarzę Adriana Mierzejewskiego. To jeszcze pamiętam. A, postawię tutaj na Adriana Mierzejewskiego. Niestety jest to błędna odpowiedź. Najszybciej z twoich imienników zadebiutował Adrian Sikora. Były piłkarz Górnika Zabrze. A. Musisz podpytać starszych kolegów, czy pamiętają tego zawodnika, napastnika zresztą. Tak, muszę popytać, zdecydowanie. Jeden punkt zdobyty, jeden punkt niestety stracony. Pora na pytanie trzecie, które zdecyduje, czy wygrywasz, czy też nie. Widzę, którego z poniższych państw nie występował Adrian Mierzejewski? Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Arabia Saudyjska. Adrian Mierzejewski powraca jak bumerang. Tak. Któryś odpowiedzi jesteś pewien, że na pewno nie są właściwe? No, wiem, że właściwe na pewno jest Australia, z tego co kojarzę. Mhm. Na pewno Australii jestem pewien. Myślę, że Arabia Saudyjska myślę, że też jest poprawną odpowiedzią. Znaczy, myślę, że też jest dobrą odpowiedzią, w której grał. Tak, dobrze mówię? Mhm. Słucham? Mówię, że dobrze mówię? Że Australia i Arabia Saudyjska to grało? Ja nie wiem, Adrian. Odpowiedź poznasz dopiero po zaznaczeniu. Ja tylko ci przytakuję. Zastanawiam się właśnie nad Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. No jedno i drugie to ligi zagraniczne, ale przede wszystkim egzotyczne. Tak. Niestety nie interesuję się tymi ligami, ale zaznaczę Katar tutaj. I to jest poprawna odpowiedź. Wygrywasz 2-1. Adrian Mierzejewski to prawdziwy piłkarski obieży świat, ale w lidze Kataru jeszcze nie miał przyjemności zagrać. Gratuluję, Adrian. Dziękuję bardzo. Jak wrażenia? Bardzo się cieszę, choć nie były to łatwe pytania. Musiałem się naprawdę natrudzić, żeby dobrze odpowiedzieć. Okej. Musiałeś się natrudzić. Niech natrudzą się teraz nasi widzowie. Mamy konkurs przewidziany dla posiadaczy oficjalnej karty Ekstraklasy, w którym do wygrania jest koszulka meczowa Adriana Gryszkiewicza, która tutaj za mną wisi. Adrian, prosiłbym cię o przedstawienie zadania konkursowego, które należy wykonać, aby zgarnąć twoją koszulkę. Nagrajcie wideo z waszą prognozą dotyczącej mojej dalszej kariery piłkarskiej i zamieście go pod tym filmem. Dokładnie. Czekamy na wasze filmy, w których podzielicie się swoją prognozą na temat przyszłości, na temat dalszej kariery piłkarskiej Adriana Gryszkiewicza. Przypominam, konkurs przewidziany jest dla posiadaczy oficjalnej karty Ekstraklasy. Adrian, to wszystko. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia, jak najwięcej występów na zero z tyłu, no i przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dzięki, Adrian, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku naszego cyklu Kandydat na Gwiazdę.